Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. W drugim dniu kwalifikacji, które w całości rozgrywane są na kortach AZS-u na Zaciszu, najpierw odpadł 19-letni Szymon Walków. Wrocławianin nie sprostał rówieśnikowi z Niemiec, Maksymilianowi Martererowi, ulegając mu 2-6, 1-6. Potem na korty wybiegł drugi z naszych, Marcin Gawron. Niestety, także i jemu nie udało się sprawić miłej niespodzianki. Przegrał z Bośniakiem Tomisławem Berkiciem 6-3, 2-6, 6-7. Szczególnie szkoda niewykorzystanej szansy Marcina, który w tiebreaku trzeciego seta miał piłkę meczową. O awans do turnieju głównego starało się 32 tenisistów z całego świata. W tej stawce było 5 Polaków. Już w pierwszym dniu z zawodami żegnali się Karol Drzewiecki, Mikołaj Jędruszczak i Mateusz Terczyński. Drzewiecki walczył z Gawronem, ten drugi wygrał po bratobójczym polskim boju 7-6, 1-6, 6-3. Przeciwnikiem Jędruszczaka był rozstawiony z siódemką w kwalifikacjach Bośniak Mirza Basić. Tenisista z Bałkanów wygrał 6-3, 6-4. Terczyński rywalizował natomiast ze Słowakiem Laszlo Diere. Zawodnik za naszej południowej granicy wygrał 6-2, 7-5. Finał kwalifikacji dziś oczywiście na kortach AZS-u na Zaciszu. Tymczasem w hali Orbita w samo południe rozpoczął się turniej główny. Andrzej Kapaś jest jedynym polskim tenisistą, który w poniedziałek stanie przed szansą awansu do 1/8 finału turnieju. Jego przeciwnikiem będzie 21-letni Chorwat Mate Delić. Mecz Polaka zaplanowany jest jako ostatni i powinien rozpocząć się około 19.30. Wcześniej w hali Orbita zaprezentuje się Niemiec Michael Berer, czyli zwycięzca ostatniej edycji wrocławskiego Challengera. 34-latek ze Stuttgartu, który w tym sezonie pokonał m.in. Rafaela Nadala, zmierzy się z Francuzem Axelem Michonem. Ten mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 18.00. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl